tutaj, proszę bardzo, już od rana trwają zabawy. Włos kawy nawet w naszym Włosy domu. Włosy kawy są po prostu wszędzie. Powiedziałeś, że to nasz dom, więc... No tak, tak, tak. Więc wszystko pasuje. Tak? Dzidziusiu? Tutaj mama jeszcze śpi. Mama jeszcze śpi, a tata już robi kolację, śniadanie. Tak, mama w czapce śpi, pięknie. No, rób mi tutaj hot doga na śniadanie. Także witamy was, kochani, w nowym vlogu, tak jak opowiadaliśmy w ostatnim. Zabierzemy was dzisiaj do studia. Ale póki co musimy się uporać z tym małym gagatkiem, który idzie do żłobka, także jak co rano? Bardzo się dzisiaj nie wyspaliśmy. Bardzo, no powiem wam, że to też chyba mówiliśmy w ogóle w ostatnim vlogu, że jest kumulacja wszystkiego, no i po prostu budził się jak najęty. A więc przechodzimy do śniadanka, oczywiście już tutaj przygotowaliśmy sobie ogórek kiszony. Nazar uwielbia ogórki kiszone, boróweczki, żeby było coś słodkiego i oczywiście jajo jeszcze mu zrobimy. Także zabieramy się za śniadanko, potem trzeba iść jeszcze z kawą, ale to już chyba ty pójdziesz z kawą, czy ty odwozisz Nazara? Pójdę z kawą. Bo tak się dzielimy zawsze, codziennie rano. Nie boli serca, jak Nazar płacze. No, ja jestem ten zimny osły. I potem sobie pojedziemy właśnie do studia. Zapraszam was na taki może normalniejszy dzień, może w końcu zrobimy vloga z jednego dnia, a nie po prostu z całego tygodnia. Całe łapy! Jeszcze Ola dzisiaj zapowiedziała, że robi ramen, więc jestem tego bardzo ciekaw. Całe łapy! Do szopa za wszystkiego. Znalazłaś już przepis? Tak. Nice, a długo się robi? Nie. A, to nice. A zrobię. Dobra, zabieramy się za śniadanie. Tak wygląda jego śniadanie i praktycznie codziennie je jajka. No bo nie chce zobaczyć jeszcze coś innego na śniadanie. A tak jest w stanie zjeść całą jajówę. Dokładnie. Jeszcze czasami do tego jest awokadzik. Wow! Uciekły? A to. Awokadzik. Zdarza się, że kanapka, ale z kanapki raczej ściąga rzeczy i chleb wyrzuca. Dzisiaj rączka. Nie, na razie już widzę. To zależy, czy się nabije. Jak się nie nabije, to on się jak szybko denerwuje i wtedy jest rączka. No ale jak proszę. Się nabije, to... A jak jest coś dobrego, to je jedną ręką je widelcem, a drugą tak, jakby tak je. Także różnie, różnie. No, ale raczej sobie ładnie. Ładnie radzi widelcem. I jeszcze ma, specjalnie mu robimy taką troszkę bardziej ściętą, taką bardziej stałą, żeby właśnie czy do rączki, czy na widelec, żeby mu wszystko ładnie wchodziło. Tak? Także pycha. Nazar, proszę bardzo, bierzesz swoje siaty? Chyba nie. Oj. Oho, buty już parzą. Dobra, idziemy. Kto mi ukradł koszulkę? Nie wiem, o czym mówisz. Gotowa do pracy? Mogę ci powiedzieć, że mam spódniczkę następnym razem. Nie, podziękuję. Tak, gotowa. Umyłam się. Wow. Podpisałam pachę. Zrobiliśmy sobie obiadek, tutaj akurat jest tylko dla Huli bierzemy. Nasza porcja zostaje w domu, bo sobie zjemy, bo dzisiaj jedziemy tylko na kilka godzin, więc nie będziemy do wieczora. Proszę? Mówię, że nie będziemy do wieczora dzisiaj w studiu, tylko jedziemy na chwilę, bo jest 11:20, więc będziemy gdzieś tak do 14:30 w studiu, coś takiego? No, myślę, że nie. Okej. Ktoś nam zajmował wycieraczkę. Cześć. I będziemy tutaj jeszcze rysować paskę. Dziwne, bo takie miejsce, że... No ja też przyszedłem. Czy czuć czuję, ale nie tak bym miała uciekać. Okay. Nie pocisz się. Ja się pocę. Dobra? Dobra. Dobra. Co? Co dzisiaj robisz? Pokaż. Pogadać? Czekaj, bo teraz muszę znaleźć pół dziewczyny. Albo to. Okej. Okay. Fajne. Takie wakacyjne. Bardziej mi się podoba to. Nie no, bardzo fajne. Ale ja bym tak mogła być. Kopelek mi przeszkadza, ale to ja nie lubię po prostu. Kopelek do obwalenia. Dzisiaj ja bez drzewa. No, właśnie nie chciała sobie wziąć, to wiesz, to teraz to bez drzewa. Otwórz sobie tam szafeczkę pod drukarką, gdzieś koleżanki z pracy sobie. Pokaż. Jedzą. Pokaż.
Ada, wysłuchaj? No, proszę bardzo. Przygotowana do pracy? Tak, zawsze to samo. Ola zawsze ma rozładowany tablet. A co do krakersów, to tutaj druga Ola ma takiego klienta, który zawsze jej siatkami przynosi krakersy, paluszki. Bo takie... pracuje w jakimś sklepie, nie? Nie sklepie, tylko w fabryce właśnie tych wszystkich rzeczy. I wtedy jest dzień dziecka, jak on przychodzi. Było ostatnio i Julki nie było w pracy i Julka napisała tak, o nie, mój ulubiony klient, a mnie nie ma. I proszę mnie zostawić. Dobra, kochaninka, mogłabyś mi podłączyć tam do ładowanka? Zostaję do potrącone z wypłaty. Dobrze, trzymaj tej szafki po prostu. No, trzymam przecież mnie. Kapiasz? No patrzę, co tutaj robisz, jak wygląda twój proces twórczy. Łączymy moje dwa wolne wzory. Idzie. Oj, dupa jeszcze raz. Zobacz, wszystko możemy pozmieniać. Odbijamy teraz poziomo do podłogi, a nie do zgięcia. Do zgięcia zawsze trochę różne część strony ucieka do środka. Ale to sobie zobaczysz, bo jeżeli cię tak będzie denerwowało, to możemy odbijać jeszcze raz. Nie, to jest. Po robocie. No, teraz są wakacje, także mało osób szlatuje. Powolą się opalać. Nic nie zrobisz, nie? W lipcu i sierpniu też mam wakacje. W mieście, ale wakacje. No nie, popatrz sami, spoko tak odpocząć też troszkę. No i co? Czekamy na 14.30, żeby jechać po bobasa. Jeszcze przyjdzie z was Ola Witek, więc... Już ją poznaliśmy. Jeżeli oglądacie nasze filmy. Coś pogadamy, głupoty. A podenerwujemy Oli. Pojedziemy na zakupy ramenowe. O, pójdziemy na zakupy. Ramen będzie dzisiaj gotować. Ile jest dziecka, jak mówiliśmy w bloku, że za 3 tygodnie już będzie na razie mieszkać. Jak się cieszysz? Pokaż jak się cieszysz. Jest! A już... uważaj! No... Ramen boski. Co? Już zapowiedziałem, że ja chcę następny ramen inny. Teraz robimy tantamen. Jestem niebezpieczeństwem dla siebie. Ale następnie robimy tą kocu. A twoje drugi. To jest taki szary. No, ale to... Nie, nie, zaraz klasycznego. Co? To właśnie to jest taki klasyczny. Nie, to jest taki biały bardzo. Pokażę ci go na zdjęciach zaraz. To jest ten, co my jedliśmy w Londynie. A to był już taki kolagenowy? Tak. W Londynie. Gdzie, przepraszam? Bo u nas jest taka zasada, że jak ktoś chce coś zjeść bez siebie, trójkę, to nie, nie ma tego możliwości. No właśnie, wtedy się nie mówi nikomu innemu. No, nie można też dawać relacji, jak się nie powie. Bo każdy jest tak, gdzie jecie bez siebie. Ale ile tego? No, na szczęście. On już ma wybraną przyszłą drogę życia, jak widać. Dobra, szukam następnego. W chłopaczku nam wysyłają zdjęcie. Uwaga, dzień dobry. Ola się smaruje, ma jeszcze odwroty czat. Proszę, zmieniłam raz w na pazach. Proszę pokazać jakie. Bo... O, coś jaka maniura wstrętna. Piękne są. Ładne. Dostałam pierścionki od starego wczoraj. Zaręczynowy. Nie ma tego starego chłopa na Józefa? Tak, no, fajne jest. Coś tamtym mam. No, one mi zabarwiały na zielono palec. No, też mi zabarwiały, ale... Średnio. Schudłaś? Woda mi zostawia się piwo. Co to jest ten? Chciałam się od nich, że nie kupiłam im jedzenia. Okrzyczenie. Jeszcze raz. Od niej, jak już coś. Dostałam okrzyczenie od Oliwowcy. Że nie kupiłam jej jedzenia. No bo była w barze, mi też nic nie kupiła. To nie byle jakiego jedzenia. Dostałaś krakersy. Doceń. Nie, no to jest na kamerze. My już wróciliśmy do domku i już po zakupach ramenowych kupiliśmy hot chili oil. Zobaczymy, jak on smakuje. A on jest chyba mega ostry, nie? Z tego, co kojarzę. Więc... Tylko na górę, na zupę. Taki top. Pak czojek nam będzie potrzebny, cebulka zielona, cebula czerwona. Kupiliśmy dwie takie paki makaronu ramenowego i oczywiście jeszcze malinki dla naszego łacuszka. A tak to mamy wszystko chyba, nie? No, jeszcze mięso mielone. Gdzieś tu jest karteczka.
Olucha zrobiła. No właśnie. Olucha sobie zrobiła karteczkę i jej nie wzięła ze sobą. Czy bardzo ciepło, czy nie? Nie, nie muszę mieć. Coś tam się podgrzało. Także. Musimy już wychodzić, ale sobie wygodnie. Właśnie, jeszcze chciałaś zobaczyć te kostki wieprzowe, czy są. Nie było, patrzyłam. Nie było? Okej. Okay. Bo tutaj ma być wywar wieprzowy albo wołowy, ale no, u nas w Polsce kostek wieprzowych nie ma. A gdzieś nie wiemy, czy są? Nie wiem, może gdzieś w Azji mają. Jak robią... No, zimne. Jak robią, wiesz, wywary na kościach wieprzowych, no to... Najlepiej by było na kościach zrobić, ale... Nie wiem, nawet gdzieś mi takie kości mieli dostać. Nie no, kości są normalnie. Tak? Tak, w jakiejś szubrycie czy innym. Bo jak ten nam wyjdzie jako taki... To próbujemy na kościach wtedy? No. Taki prawdziwy. Dobra. Tylko bo to śmierdzi, nie? No śmierdzi, śmierdzi. W ogrodzie możemy zrobić. My już dojechaliśmy do domu. Zaczynamy robienie naszego ramenu od ugotowania jajek. Proszę bardzo, tam już ona włożyła. Jak to trzeba? Co trzeba? Zamarynować, tak? O. Proszę bardzo, już ten gangster jest z nami. Wkleję wam tutaj, co robił, jak nie chciał wysiąść z samochodu, bo się dobrał do sterowania samochodem, że tak powiem. Chyba nie dostaniesz, powiem ci. Co, idziemy, Nazar? Idziemy? Chodź, idziemy? Na DJ! Jajeczka pięknie przygotowane w zalewie teraz lądują do lodówki na kilka godzin. A my sobie zrobimy od razu resztę rzeczy, czyli podzielimy jakiegoś pakczoja, pokroimy cebulki i tak dalej. Zupka jest już gotowa, nasza szefowa zrobiła bulionik. Gdzie jest mój telefon? Przepyszny, ale teraz idziemy na spacer i później powiesz, co tutaj użyłaś, dobrze? Dobry szef kuchni, tak jak dobry zdradza swoich sekretów. Mocno czekam. Ale my nie zdradzamy. Denerwuj się, nie denerwuj się, mocno. Jeszcze mocniej. Tak, widzisz? Nie trzeba od razu krzyczeć. No powiem wam, że jaram się mega. Patrzcie w ogóle, jak te jajeczka pięknie wyglądają i one są serio brązowe. Tutaj na top oczywiście cebulka czerwona i zielona pójdzie. No i tutaj mamy sezamik. No i mięseczko mielone. Oj, coś mi się nie ostrzy. O, mięseczko mielone. Bulionik, makaronik. Ja moja piękna dziewczyna. Która zrobiła tą cudowną kolacyjkę. Zobaczymy, czy będzie dobra. I w ogóle mamy tylko takie miski. Zobaczcie, jakie one są duże. One są w ogóle jak moja dłoń. Dobra, dobra. Teraz takie wielkie. Ja przyszłam i mam powiedziała, jak ty miałeś. A daj mi sobie do wiadra. To prawda. Ty mnie chcę mieć, ale ty sobie robisz zupki chińskie w wiadrach. No i co? I na przykład Iwan sobie wsypuje 3 zupki chińskie. Ojej, kilka razy się zdarzyło i tyle. Każdym razem. Nieprawda, nie za każdym razem już no, tak bo czasami nie ma. Ale to prawda, jestem fanem zupek chińskich, więc to ale pierwszy raz widziałam jakoś u ciebie, żeby ktoś robił 3 zupki chińskie naraz. Jak byłem mega głodny. Byłem giga głodny. Giga głodny? Japońska malinka. Właśnie miałeś powiedzieć, co się znajduje w tym wywarze. Też jestem giga głodny. Bo troszkę poszliśmy na skróty, można powiedzieć. No tak, ale i tak jest. I tak jest przepyszny, to trzeba podkreślić i jeśli nie wyjdzie następny tak smaczny z nieudawanego wywaru, to wrócimy do tego. Jest tutaj tak, bulion wołowy. Poczekaj, bo się nie pamiętam. Bulion wołowy, pasta miso, mleko owsiane, nie, sojowe, mleko sojowe, olej chili. Jak ktoś chce przepis, to niech napisze komentarz. To wrzucimy. No. Mięsko z czym było robione, bo to jest wołowe. Wołowe mięsko z chili, olejem chili, sos ostrygowy, ocet ryżowy. No jest, imbir, czosnek. Jest przepyszne. Ja to bym takie mógł jeść normalnie z ryżem. Serio, próbowałeś? No, dobra, przepyszne. Ale myślałam, że będzie bardzo intensywny imbir, bo dość sporo by było, a jest taki fajny w punkt. Fajnie, no, fajnie, fajnie smakuje. Ale jestem ciekaw tego... Myślę, że to wszystko razem będzie fajnie smakowało. No, czyli ja jestem ciekawa, czy mi jajko wyszło, bo ma być jajko z żółtkiem płynnym. No, to jest a pytanie. To jest moja zmora. A szczerze powiedziawszy,
jak obierałem, to było dosyć twarde. Serio? Tak, o, ale wiem, mam nadzieję, że... Ale było zlane zimną wodą. No właśnie. A było zimne już wtedy? Tak, tak. Bo długo posiedział w tej zimnej wodzie. No zobaczymy. Pani w przepisie kazała mi wrzucić na... Nasz dostawca Coca-Coli. Słucham cię, kochanie. Tak już oczywiście idę tworzyć się, żeby... O, no i kochani. Kochana, to jest złoto. Ile będzie w pracy przez parę godzin, jest zmęczona mega. Parę godzin, też. Ile? Ludzie pracują po 12 godzin. Nie no, z tym 10 to przesadziłaś troszkę. O 9 już byłam 10 godzin poza domem. Poza domem, pani. Julia generalnie, co, jak posiedzi z nami godzinę, to musi już iść do siebie, bo już ma dość ludzi. Więc jestem ciekaw tego mieszkania naszego razem. Jeszcze Julia jest humorzasta, więc... Co? Co jestem? Humorzasta. Nie wiem, sobie mnie denerwujesz. To się denerwuje. Pani świeży lód włożyła w żabce. O cholipka. Ja przyjęłam, co to znaczy robiła tam? Nie wiem, co to powiedziała mi przy kasie, że o, akurat świeży lód włożyłam. Mówię, o, ale się zrobiło. Czym jest woda? Jak świeży, to jest, znaczy, że jest woda. Nie, zamrożone jest. Nie, zamrożone. Slow melting to jest. Jakiś sztuczny? Wolno się rozstać. Dobra, dawaj ten makaron, bo zaraz go po prostu... Czekaj, bo wywalczę z niego, jest śliski. Ale jest przepyszny. Dobra, matka, dawaj ten obiad, bo jestem... Z szacunkiem. O kurde. Matka, już ci przydaje ten obiad do roboty. To było śniadanie moje. I całkiem miło się robiło. Przepięknie to wygląda. Ładnie, nie? No. I serio, jak z jakiejś ramenowni, no. Ale jestem ciekaw tego jajka. Dobra, dawaj to jajko, wiem, że to będzie, wiem, że to zostajesz na koniec. Ramenownia u owczy. No, jest troszkę brązowe. Oj, nie wiem, chyba twarde. Aj. Troszeczkę, ale niektóre mogą tak być, tak minuteczkę wiesz, mniej. Nawet pół minuteczki. Pokaż, bo tam wydaje mi się, że niektóre były troszkę bardziej miękkie. No, minutka. Dosłownie no. To jest kwestia minutki. No i trzeba je troszkę wcześniej zrobić, nie? Żeby bardziej przeszły tym sosikiem. Pokaż to, no. O, tak troszeczkę za długo. Troszeczkę. Ale pierwsze jajka, koty za foty. Jajka taki se on powiedziała. A czy ja bym mogła ci dać jedno moje jajko? Możesz mi dać jedno twoje no, jajko. Tak, lubię tylko jedno. Tak się prezentuje całość. Pięknie, a nie, pięknie. Jeszcze ten. Jeszcze, właśnie, sezamie. Sezamie. Otwórz się. Które jest moje? Tamto. Ja poproszę dużo. Ale gary. No, to jest wygląda, mój? Wygląda to przepięknie. Nie, to nie jest mój akurat. Ale byłaś blisko. Dziękuję. Ale jak coś, to jest dokładka, wyobraź sobie. O. A! Dobra, guys. Coca-Cola nalać. Słuchajcie, tutaj ten dom jest uzależniony od Coca-Coli. Przez Nazara. Chyba od czasów Nazara. My oglądamy... Ja też, jak byłam w ciąży, to też jestem Coca-Cola. Nie żałuję tego i się będę... To jest napój Bogu. Muszę też zjeść bez cukru, muszę zrobić wodę. Muszę zrobić zdjęcie i usłyszeć dziewczyną, bo czuję się dzisiaj w pracy i mówiąc. Tak, i Ola Witek zhejtowała, że jak bulion nie był gotowany 24 godziny, to nie jest ramen. Ja poproszę. Oczywiście, i Julia, co oglądamy w końcu? Incepcję. No właśnie, czyli... Topka filmów. Pięknie. No. I nawet w kamerze to pięknie wygląda. Proszę, będzie próba live, ale następnym razem robię te takie w ramenie, jak są takie świderki na białym tle różowe. Co to jest? Robię to w domu. Ty jest ciasteczko różowe, nie? Nie wiem, ale coś tam to się nazywa Naruto Mac? Przepyszne, Boże, cudowne. Serio. A ciepłe to jest? Mhm, ciepłe, bardzo. No. Ja już chcę otwierać okno. I oczywiście jak... Dobra, pomieszane lepsze. Jak w Japonii. Dobra. Na ziemi sobie usiedliśmy. Dobre? Julia? Dobra, no. No. Chociaż jeszcze tutaj dodała, wiecie czego? No. Oleju chili. Ale mało tak ostre jest, było, nie? No, właśnie tak było. Ale mega dużo dodałam tego oleju chili. Aha. Mogę ci dać płatki chili. Nie przyznajmy. Dobra, bo różnie to ja też.
Pojedzone. Jezus Maria, nie mogę się ruszać. Pojedzone. Bardzo. Czy to już koniec filmu? Nie wiem. Czemu filmu? Naszego filmu, nie tego.